Druga Księga Królewska, rozdział 15. W 27 roku panowania Jeroboama, króla izraelskiego, objął władzę królewską Azariasz, syn Amasjasza, króla judzkiego. Miał 16 lat, gdy został królem, a panował w Jeruzalemie 52 lata. Matka jego nazywała się Jekolia i pochodziła z Jeruzalemu. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, wszystko tak samo, jak jego ojciec Amasjasz. Jednak świątynki na wyżynach nie zostały zniesione i lud w dalszym ciągu składał na wyżynach ofiary i spalał kadzidła. Lecz Pan nawiedził króla trądem i był trędowaty aż do swojej śmierci, toteż mieszkał w domu odosobnionym. Zaś Jotam, syn króla, sprawował zwierzchnictwo nad domem i sądził lud pospolity. Pozostały zaś sprawy Azariasza i wszystko, czego dokonał, jest opisane w Księdze Dziejów Królów Judzkich. I spoczął Azariasz ze swoimi ojcami i pochowano go obok jego ojców w mieście Dawida, a władzę królewską po nim objął Jotam, jego syn. W 38 roku panowania Azariasza, króla judzkiego, objął władzę królewską nad Izraelem w Samarii Zachariasz, syn Jeroboama, a panował 6 miesięcy. Czynił zaś to, co złe w oczach Pana, tak samo jak to czynili jego ojcowie, nie odstąpił od grzechów Jeroboama, syna Nebata, w które on wciągnął Izraela. Przeciwko niemu uknął spisek Szalum, syn Jabesza, dokonał na niego zamachu w Ibleam, pozbawił go życia i sam został po nim królem. A pozostałe sprawy Zachariasza są opisane w Księdze Dziejów Królów Izraelskich. Na nim spełniło się słowo Pana, które wypowiedział do Jehu, mówiąc: do czwartego pokolenia zasiadać będą twoi potomkowie na tronie Izraela. Tak się też stało. Szalum tedy, syn Jabesza, objął władzę królewską w 39 roku panowania Uzjasza, króla judzkiego, a panował w Samarii miesiąc. Nadciągnął wtedy Menachem, syn Gadiego z Tirsy, a gdy przyszedł do Samarii, zabił Szaluma, syna Jabesza, w Samarii, a pozbawiwszy go życia, objął po nim władzę królewską. Pozostałe sprawy Szaluma, mianowicie spisek, jaki uknął, są opisane w Księdze Dziejów Królów Izraelskich. Wtedy to Menachem spustoszył Tapuach wraz ze wszystkimi, co w nim było, i cały jego okrąg od strony Tirsy, dlatego że nie otworzono mu bram, zniszczył je całe, a niewiastom przemiennym kazał porozcinać brzuchy. W 39 roku panowania Azariasza, króla judzkiego, objął władzę królewską nad Izraelem Menachem, syn Gadiego, a panował 10 lat w Samarii. Czynił zaś to, co złe w oczach Pana, nie odstąpił od grzechów Jeroboama, syna Nebata, które on wciągnął Izraela. Gdy zaś za jego czasów napadł kraj Pul, król asyryjski, Menachem dał Pulowi 1000 talentów srebra, aby go popierał i utwierdził przez to władzę królewską w jego ręku. Menachem ściągnął te pieniądze od Izraelitów, od wszystkich zamożnych, aby móc je dać królowi asyryjskiemu, po 50 cykli srebra od każdego. Toteż król asyryjski zawrócił i nie pozostał tam w kraju. Pozostałe zaś sprawy Menachema i wszystko, czego dokonał, jest opisane w Księdze Dziejów Królów Izraelskich. I spoczął Menachem ze swoimi ojcami, a władzę królewską po nim objął Pekachjasz, jego syn. W 50 roku panowania Azariasza, króla judzkiego, objął władzę królewską nad Izraelem Pekachjasz, syn Menachema, a panował w Samarii 2 lata. Czynił zaś to, co złe w oczach Pana, nie odstąpił od grzechów Jeroboama, syna Nebata, w które on wciągnął Izraela. Przeciwko niemu uknął spisek Pekach, syn Remaliasza, jego adiutant, i zabił go w Samarii w warowni domu królewskiego z Argobem i Arią, mając przy sobie 50 ludzi z Gileadczyków. Pozbawiwszy go życia, objął po nim władzę królewską. Pozostałe zaś sprawy Pekachjasza i wszystko, czego dokonał, jest zapisane w Księdze Dziejów Królów Izraelskich. W 52 roku panowania Azariasza, króla judzkiego,
objął władzę królewską nad Izraelem, Pekach, syn Remaliasza, i panował w Samarii 20 lat. Czynił zaś to, co złe w oczach Pana, nie odstąpił od grzechów Jeroboama, syna Nebata, w które on wciągnął Izraela. Za czasów Pekacha, króla izraelskiego, nadciągnął Tiglat-Pileasar, król asyryjski, i zająwszy Ion i Abel-Bet-Makę, Janoach i Kadesz, Hazer, Gilead i Gileelę oraz całą ziemię Naftaliego, uprowadził ludność do niewoli do Asyrii. Przeciwko Pekachowi, synowi Remaliasza, ugnął spisek Hoszea, syn Eli, i zabił go, a pozbawiwszy go życia, objął po nim władzę królewską w 20 roku panowania Jotama, syna Uzjasza. Pozostałe zaś sprawy Pekacha i wszystko, czego dokonał, jest opisane w Księdze Dziejów Królów Izraelskich. W 2 roku panowania Pekacha, syna Remaliasza, króla izraelskiego, objął władzę królewską Jotam, syn Uzjasza, króla judzkiego. Miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 16 lat w Jerozolimie. Matka jego nazywała się Jerusza, a była córką Sadoka. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, wszystko tak, jak czynił Uzjasz jego ojciec. Jednak świątynki na wyżynach nie zostały zniesione i lud w dalszym ciągu składał na wyżynach ofiary i spalał kadzidła. On to zbudował górną bramę świątyni Pana. Pozostałe zaś sprawy Jotama i wszystko, czego dokonał, opisane jest w Księdze Dziejów Królów Judzkich. W tych czasach Pan zaczął nasyłać na Judę Rezyna, króla Aramu, i Pekacha, syna Remaliasza. I spoczął Jotam ze swoimi ojcami i został pochowany obok swoich ojców w mieście Dawida, swego praojca. Władzę zaś królewską po nim objął Achaz, jego syn.